Witajcie kochani w kolejnym vlogmasie mody ekokreatywnej. Dzisiejszy 7 odcinek będzie holem lumpeksowym i pokażę Wam rzeczy, zarówno jakieś tam drobne gadżety, zakupy i to takie super markowe zakupy oraz stylóweczki z tym związane. Także zapraszam serdecznie. Jak zwykle na początku najpierw pokażę Wam jakieś drobne gadżety. Oczywiście zawsze buszuję w tych świątecznych rzeczach, żeby szukać jakichś retro ozdób. No i upolowałam taką szklaną bombkę Sopel. Jest bardzo ładna i pasuje mi, bo jest pomarańczowo-czerwono-zielona. Zobaczcie. Jest bardzo, bardzo ładna i właśnie w takich kolorach, które mi idealnie pasują. Szczególnie ten pomarańcz. To nie jest jakiś bardzo taki częsty kolor na bombkach. Także fajnie, podoba mi się, jest taka naprawdę retro. Kosztowała złotówkę. Druga bombka to już bardziej dla żartów kupiłam. Zobaczcie, bombka ogórek. No jak ją zobaczyłam, to się tak uśmiałam, no bo no chyba bardziej niepoważnego warzywa na choinkę jeszcze nie widziałam. No i w dodatku ona jest taka realistyczna, zobaczcie. Faktycznie wygląda jak ogórek na choinkę, no i to mnie bardzo rozśmieszyło, to nawet dla żartów sobie powieszę, bo nie widziałam jeszcze takich bombek. Nie wiem, czy Wy się spotkaliście z czymś takim, ale w każdym razie za złotówkę, tak dla jaj po prostu sobie ją kupiłam. No i kochani, teraz przejdziemy do zakupów już i na początek pokażę Wam to, w czym jestem jak zwykle. Kupiłam bluzę i kupiłam ją na nowym towarze. Jest super ta bluza, naprawdę, i właściwie to jest bluza dla mojego Wiktora, bo on chciał czerwoną i w ogóle chciał taką bluzę porządną. I powiem Wam, że ta bluza nie była tania, bo zapłaciłam za nią aż 25 zł, więc no, czasem na nowe można na wyprzedaży kupić w tej cenie, ale jest tak super jakości, ma przepiękny kolor, jest jak nowa, bardzo gruba, zobaczcie z bliska, może pokażę, bardzo gruba bawełna, nowiusieńka. Piękny kolor, naprawdę. No i jest taka bardzo, bardzo gruba, bo nie wiem, czy to będzie widać, ale tu ma takiego misia grubego. No i ona jest zrobiona z 80% bawełny, 20% poliestru, ale tej bawełny jest dużo i jest naprawdę miluśka, ciepła. Jest idealny taki rozmiar, że ja też mogę właśnie w niej chodzić. No i ze względu na ten świąteczny kolor się właśnie w nią ubrałam, żebyście zobaczyli. Ma kaptur. Naprawdę jest przesuper ta bluza i naprawdę warto było dać te 25 zł, bo wątpię, żebym teraz znalazła takiej jakości, no i takim świetnym kolorze i fasonie bluzę za tak niewielkie pieniądze. Tutaj gdzieś jest metka, ale właśnie niestety nie pamiętam nazwy firmy, bo nie sprawdziłam sobie teraz przed filmem. Może napiszę ją Wam w napisach. W każdym razie naprawdę, naprawdę super zakup i wygląda super, prawda? I męska, i żeńska, że tak powiem, i męska, i damska może być także unisex i możemy w zasadzie chodzić w niej na zmiany, tylko że potajemnie, bo Wiktor nie lubi jak specjalnie jak jego ciuchy noszę. Dobra, kochani, no to bluza, taka normalna rzecz. Następna rzecz, którą już pokażę Wam ze stylóweczką, to taka spódnica. I tą spódnicę kupiłam w Biga. Tam, gdzie kiedyś pokazywałam też relacje stamtąd i powiem Wam, że nawet nagrałam kawałek relacji, ale mi się tak źle nagrało, że Wam nie pokażę, coś tam się porobiło z tym filmem. No i przebitki tylko tutaj z wejścia, jak wchodzę do lumpeksu, było dużo świątecznych gadżetów i w sumie bardzo, bardzo duży sklep, ale tak naprawdę nie znalazłam nic dla siebie, bo te swetry były strasznie wszystkie sztuczne, a ja bardzo nie lubię sztucznych rzeczy, nawet swetrów świątecznych. Mam jeden taki z domieszką wełny i to mi już wystarczy w zasadzie. No to znaczy właściwie mam więcej, ale jeden taki typowo z tym elfem zielonym, który widzieliście zapewne. No i w sumie stwierdziłam, że nie kupuję więcej świątecznych swetrów. Natomiast znalazłam piękną spódnicę na wadze i za tą spódnicę zapłaciłam niecałe 6 zł, więc znowu bardzo, bardzo taniutko. I zobaczcie, przepiękna jakość. To jest chyba szyta przez krawca spódnica, bo nie ma metek, ale jest to na 100% wełna, jeśli nawet nie wełna z kaszmirem, bo jest bardzo miła w dotyku. Jest taka jednocześnie ciepła jakby, ale też cienka. Ten materiał nie jest gruby i taki sztywny, tylko właśnie jest taki dosyć fajnie się układa.
No i ma fajne rozcięcia. Ma z tyłu rozcięcie i ma z przodu. W dodatku to rozcięcie z przodu jest takim plisowanym kontrafałdem. I to jest naprawdę super detal. Bardzo mi się podoba. No i zobaczcie, zrobiłam Wam tutaj stylówkę z takim golfem, który też Wam teraz pokażę. Golf. Zresztą, który też był z lumpeksu i w którym, jak się okazało, później były dziurki. Ja te dziurki zaszyłam. I teraz możecie zobaczyć przykład na to, że nie warto wyrzucać, nawet jeżeli jest dziura w takim wełnianym, bo to jest 100% wełna z merynosu w takim golfiku, można to zacerować i na przykład nosić to z kamizelką, tak jak ja to noszę w tej stylóweczce. Zobaczcie, wąski, obcisły golfik, bardzo ciepły, bo to jest właśnie cieniutka, ale wełna 100%owa. Do spódniczki, do tego fajna kamizelka, ona ma w ogóle bardzo fajne detale, ta kamizelka. To jest kamizelka, którą... spadła. Którą mam tutaj. Ma super detal, jest taka obcisła, więc do takiej stylówki według mnie fajnie wygląda, ale mogłaby też być oversize'owa, duża kamizelka rozpięta na to. A mnie się podoba akurat taka, bo ta spódnica fajnie podkreśla kształty i ten golfik też jest wąski i wydaje mi się, że właśnie taka, taka fajna, dopasowana kamizelka jeszcze bardziej to podkreśla i talię podkreśla dodatkowo. I zobaczcie, ona ma tu przepiękne takie obszywane guziczki, jest w takie drobne paseczki i z tyłu też ma ściągany pasek, ma kieszonki, w ogóle jest bardzo ładnie zrobiona, to jest Vero Moda. Lubię tą kamizelkę i można by nawet tą kamizelkę przyszyć do golfika, jeżeli ktoś nie chciałby po prostu mieć takiego z dziurami, to jakby zszyć jedno z drugim, to mielibyśmy taki ekstrawagancki ciuszek sweterski, ale niewygodnie by się to wkładało, dlatego ja jestem przeciwna i wolę to po prostu zakładać na wierzch. No i moim zdaniem super, super stylóweczka i zrobiłam Wam dwie wersje tej stylówki, jakby dobrałam do niej też, zauważcie, łańcuchy. Ma jeden ten mój taki ulubiony łańcuch w kolorze miedzi, takiego brązu miedzi bardziej, do tego kolczyki, które ostatnio dostałam od przyjaciółki z Zary, takie też łańcuchy, złote tym razem i srebrna bransoletka łańcuch, którą mam na sobie. I celowo, bo te elementy to wszystkie są łańcuchowe, ale każdy jest w innym odcieniu, w innym kolorze i jeżeli już dobierzemy je aż tak różne, to mogą nawet tworzyć bardzo ciekawą całość. Łączy je tylko po prostu ten wzór łańcucha. No i w tej pierwszej wersji, która chyba bardziej mi się tak szczerze podoba, z tymi mocnymi takimi butami za kostkę na grubej podeszwie, traperami. Fajnie, w tym się fajnie czuję i to jest bardzo wygodne z tymi butami. I druga wersja z kozakami, też z łańcuchami, czyli kolejny łańcuch tutaj do kolekcji. Nie wiem, czy to nie jest już przesada, szczerze mówiąc. I chyba jednak rzeczywiście bardziej podoba mi się ta wersja z tymi traperami. A co Wy sądzicie? Piszcie koniecznie, która wersja, które buty Waszym zdaniem bardziej pasują. Mnie się bardziej podobają chyba trapery, ale piszcie, co Wy sądzicie. No i tak, takie dwie wersje właśnie. No i w ogóle ta stylizacja jest bardzo, bardzo fajna i ciepła. No i wreszcie naprawiłam ten golfik i powiem Wam, że mimo tych dziurek, on będzie bardzo uniwersalny, bo za chwilę zobaczycie go w następnej stylówce, już z następnymi ciuchami. A właśnie, a następne stylówki, właściwie kilka, będą z tymi oto kowbojkami. Zobaczcie, kupiłam takie oryginalne, skórzane, amerykańskie kowbojki, jeszcze z takimi dopinanymi elementami. Możecie sobie tutaj zobaczyć z boku, takie jakby piórka z koralikami, coś takiego typowo indiańskiego i one są bardzo fajne, skórzane, mają wyściółkę w środku, to nie jest ocieplane, ale to jest taka wyściółeczka materiałowa, no i są mega wygodne oczywiście i mają fajny taki właśnie typowo kowbojkowy obcas wyszycia, mają takie, pokażę Wam zbliżenie zdjęciowe samych butów, żebyście zobaczyli te detale na butach. Za te kowbojki zapłaciłam naprawdę niewiele, bo niecałe 20 zł za nie dałam. I to było w dzień dostawy. Zobaczcie, tutaj pokażę Wam króciutką relację właśnie z tego dnia, kiedy szłam do tego mojego ulubionego lumpeksu i to był dzień dostawy butów, czyli czwartek. No i właśnie zobaczcie, tutaj pokazuję te buty, jakie tam są. No i niestety prócz tych kowbojek nic innego ciekawego tam nie znalazłam. Ale jestem zachwycona samymi kowbojkami. I dlaczego szukałam kowbojek? Bo szukałam już dłuższy czas na mój rozmiar i takich fajnych, uniwersalnych, z dobrej jakości kowbojek, bo oryginalnych kowbojek, tu zaznaczmy, nie butów tylko w charakterze kowbojkowym. Bo takie buty są mega uniwersalne. Naprawdę, to jest coś,
co prawie do wszystkiego jesteśmy w stanie założyć. No i na przykład do spódnicy, do spodni, właściwie mam bardzo dużo strojów, do których te kowbojki by pasowały. No nawet powiem wam, że do tego też jak najbardziej te kowbojki się nadają. No może nie jest to typowe but do bluzy sportowej takiej luźnej, ale wcale nie wygląda to źle. Jak najbardziej bym tak wyszła. Uważam, że naprawdę spoko to wygląda. I druga wersja, którą wam pokażę, to jest wersja z moim takim oversize'owym swetrem vintage z lat 80. z wełny, z angorą, z pięknymi haftami. Te hafty nawiązują właśnie do takich trochę kowbojskich, amerykańskich. Zobaczcie, przypomnę wam, bo niektórzy już na pewno widzieli ten sweter. Przepięknej jakości sweter, taki długi. No i właśnie według mnie te hafty idealnie właśnie pasują do stylu kowbojek, bo kowbojki też są wyszywane w takie esy floresy często, takie pikowania są na nich. No i to fajnie pasuje. No i tutaj zobaczcie, do tych spodni, które mam na sobie, tych skórzanych leginsów, to są z prawdziwej skóry, takie włoskie leginsy, do tych kowbojek i idealnie właśnie ten oversize'owy sweter cieplusieńki na wierzch, jako taka bluza. Właśnie coś jak w charakterze tej bluzy, tylko tym razem sweter oversize. No i bardzo fajna, wygodna i ciepła stylóweczka. Jak widzicie, do takiego swetra z lat 80. vintage'u jak najbardziej te kowbojki pasą i one też są trochę vintage, bo to nie są jakieś nowe modele z tego roku, tylko to są kowbojki, które mają co najmniej 15 lat, podejrzewam. Okay. No i moi drodzy, kolejna stylówka z tymi kowbojkami to będzie stylówka ze spódnicą. Zobaczcie, ta spódniczka, którą kiedyś wam pokazywałam i zastanawiałam się nawet, czy będę ją nosić, bo to jest taki modowy hit, te frędzle długie. To jest mini z takiej ekoskóry z frędzlami. No i pewnie często mi się to nie będzie zdarzać jej nosić, ale do tych kowbojek te frędzle takie niby indiańskie, bo to się wzięło trochę z takiej mody etno-indiańskiej, te frędzelki, no to moim zdaniem jest całkiem fajny strzał w dziesiątkę. Ja tu mam takie siwe rajstopki do tego, tą spódnicę właśnie, te frędzle, golfik i kamizelkę. I kamizelka też jest nawiązaniem do dzikiego zachodu, do takiego, bo nosiło się, prawda, w tamtych czasach, kiedy najczęściej jakby są usytuowane westerny na przykład, bardzo często właśnie noszono kamizelki i to był taki obowiązkowy element garderoby. No i według mnie właśnie kamizelka do tej spódnicy, tego golfa jest całkiem fajnym pomysłem. Oczywiście można by jak najbardziej do tej kamizelki i golfika na wierzch włożyć oversize'owy sweter czy czarną marynarkę. Też by to całkiem, moim zdaniem, fajnie wyglądało. Tylko akurat w tej chwili postanowiłam zrobić z tą kamizelką, bo ją miałam pod ręką i stwierdziłam, że do stylu takiego trochę kowbojskiego będzie to fajnie wyglądać. No i ciekawa jestem, co sądzicie o tej stylówce. Jest dość krótka, ale to nie jest jakieś wyzywające i nawet powiem wam, że ciepłe dzięki temu sweterkowi i kamizelce, która też trochę ociepla. Dobrze, no i jeszcze dwie stylówki, kochani. Aha, wracam do tych leginsów, które mam na sobie, bo zapomniałam o tej jeszcze jednej stylóweczce. Oczywiście leginsy skórzane, do tego te kowbojki i golfik, tylko tym razem kaszmirowy, czarny. Zobaczcie, tu jest wersja najpierw bez marynarki, samym tym golfem i naszyjnikiem, też spoko, tylko takie to jest troszkę dla mnie czarne. Ja nie przepadam za całymi czarnymi stylizacjami. Trochę mnie nudzą po prostu, tak powiem wam szczerze. Czasem noszę, ale rzadko. I do tego dobrałam ten mój żakiet, który swoim właśnie tą narzutką i tymi elementami właśnie takimi też haftowanymi, przepiękne detale, zobaczcie sobie z bliska. On jest bardzo retro, bardzo w stylu lat 80., w stylu takiego trochę płaszczyka też jakby, oversize'owego. Ma piękne guziki oblekane. No i ja to włożyłam jako taką marynarko płaszczyk na ten sweter jeszcze, na ten golfik i właśnie do tych kowbojek, bo właśnie według mnie on super pasuje do kowbojek. No i zobaczcie, jak te kowbojki są bardzo uniwersalne. Naprawdę można je włożyć
prawie do wszystkiego, do większości stylów, no nie, może nie, nie do wszystkich, ale naprawdę do bardzo wielu rzeczy takie kowbojki się przydają, także jestem bardzo, bardzo zadowolona z ich zakupu. No i co sądzicie o tej stylówce z tym żółtym żakietem? On jest w ogóle przepiękny i tak naprawdę jest tak zobowiązujący, że trudno go wystylizować, ale właśnie cieszę się, bo do kowbojek fajnie wygląda i tutaj podwinięte trochę rękawy, bo on ma takie luźne i długie rękawy, więc lepiej wygląda, jak się je trochę podsunie do łokcia bardziej. No dobrze, ostatnia stylówka z kowbojkami, bo to jest stylówki z kowbojkami, to jest taki hit tego programu, moim zdaniem. Spodnie, te, które przerabiałam w stylu Chanel, tych takich końskich spodni Chanel z tymi zatrzaskami, które nabijałam tu z boku. Uwielbiam te spodnie, naprawdę. Trochę mi ich szkoda nosić na co dzień, ale chyba będę, bo tak to będą cały czas wisieć w szafie. W każdym razie znowu do szarego golfiku, do tego naszyjnika mojego właśnie łańcuchowego i do tych kowbojek, no bo kowbojki i spodnie takie właśnie typu końskiego, no to jest super zestaw. Według mnie się podoba, jest oryginalnie, jest inaczej, no i właśnie widać te spodnie, ponieważ jak rozepniemy sobie zatrzaski, a będę rozpinać te spodnie, na pewno je nosząc, no to właśnie widać te fajne detale na butach i chodząc będzie to fajnie tam powiewało i się tam coś dzieje ciekawego. No i druga wersja tej samej stylówki to jest to samo, tylko plus żakiet taki angielski, który tutaj już Wam pokazuję. Pokazywałam go już wcześniej, super żakiecik z wełną, większość wełna to jest. Bardzo fajny, taki dwurzędowy, w pepitkę brązową. On jest taki właśnie w stylu angielskim i fajnie pasuje do tych spodni i w ogóle według mnie do stylu takiego jeździeckiego nawiązuje. Także to jest taka stylówka bardzo classy moim zdaniem i właśnie bardzo też w stylu takim jeździeckim. Dosyć klasyczna, ale też z pazurkiem. Ciekawa jestem, jak się Wam podoba ta stylówka. No, moim zdaniem jest fajna. Sprawiła mi frajdę, powiem Wam. No i kochani, przechodzę do ostatnich rzeczy. Już teraz koniec stylówek z kowbojkami. W każdym razie, tadam, super rzecz, kowbojki. No i pokażę Wam teraz jeszcze sweter, który kupiłam. W zasadzie nie dla siebie, tylko dla koleżanki. Przepiękny kolor, przepiękny w ogóle włóczka, wełna. Śliczny, naprawdę bardzo, bardzo podoba mi się ten kolor i zakochałam się w nim, strasznie chciałam go sama nosić, ale włożyłam go jako sukienkę z pasem, no i niestety, no nawet Wam tego nie pokażę teraz, bo niestety jednak jest troszkę na mnie za duży. Za dużo się marszczy w pasie, ale gdyby był odrobinkę mniejszy, to byłaby z niego super sukienka właśnie do pasa, bo kochani, to jest przepiękny skład. Ten sweter jest w ponad 50% baby alpaka, czyli młoda alpaka, no i reszta to jest nylon z elastanem, ale ponad 50% wełny i to takiej mięciutkiej, że jak to włożyłam, to nie chciałam tego zdjąć. I jest mi strasznie źle z tym, że nie mogę go sobie zatrzymać, ale z drugiej strony cieszę się, że komuś sprawi frajdę i że ktoś będzie się naprawdę, mam nadzieję, z niego bardzo cieszył, bo jest przepiękny i on wcale nie był tani, bo nawet zachowała się po praniu metka, co prawda zmięta, 25 zł. Ale za sweter z alpaką, no to jest kilka stówek w sklepie, nawet taki najtańsza wersja, także przesuper zakup i no jestem bardzo zadowolona, że udało mi się go znaleźć i sprawić komuś frajdę być może. Kochani, ostatnia już dziś rzecz w dzisiejszym holu to żakiet i to jest perełka perełek. Chociaż nie wiem, czy jednak nie bardziej cieszę się z tych kowbojek, ale dobra. Oryginalny żakiet od Giorgio Armani. On jest sprawdzony. Przepiękna wiskoza, ale zobaczcie, to jest takie jakby tłoczone tak grubo jak surowy jedwab. To jest w taką pepitkę troszkę różnych rozmiarów. No i ten żakiet, no nie, powiem Wam, że mam tutaj stylóweczkę, nie, ale nie zmierzyłam go do letnich ciuchów. To jest letni żakiet, bez podszewki nawet, ma częściową podszewkę tutaj u góry. No ale będzie fajnie wyglądał w stylówkach wiosennych i letnich i na pewno go zobaczycie. Natomiast no teraz nie robię takich specjalnych stylówek, bo wszystkie rzeczy letnie są schowane.
I pokazuję Wam na to, co mam, po prostu na ten golfik, na spodnie, żebyście zobaczyli sam kształt tego żakietu. On jest pięknie skrojony, ma taki obciągany guziczek tutaj, ma bardzo fajne, takie jakby obszywane tutaj poły. No i pięknie leży, jest naprawdę przesuper uszyty. No w ogóle, no to jest arcydzieło takiej sztuki krawieckiej, powiedziałabym. I będzie super rzeczą na lato, naprawdę jestem bardzo zadowolona. I zobaczcie, on kosztował 12 zł na nowej dostawie. Nie wiem, jak to się stało, naprawdę. Nie wiem, może tak niepozornie wygląda, bo jest taki beżowy, ale do odpowiedniej stylówki to będzie cudowna rzecz i będzie się przepięknie, bardzo elegancko prezentował. No i mieć taki żakiet w swojej szafie to jest zaszczyt dla mnie, także bardzo fajny, niedrogi zakup. No i to jest właśnie ta perełka, najlepsza rzecz, którą kupiłam, jakby najbardziej markowa. Jestem dumna, że to znalazłam naprawdę i że być może uratowałam ten żakiet i będę go stylizować w jakichś fajnych, wiosennych dla Was stylóweczkach. No i kochani, to wszystko na dzisiaj. Zapraszam Was serdecznie już w niedzielę na następny haul. Też to będzie haul taki trochę tematyczny, ale haul ze stylóweczkami oczywiście. Zapraszam serdecznie, dziękuję za wszystkie dotychczasowe polubienia, dziękuję wszystkim subskrybentom, bo chciałam też powiedzieć, że bardzo jest mi miło, że udało się osiągnąć te 1000 subskrypcji, już teraz jest ponad 1000. No i wszystkim subskrybentom, wszystkim osobom, które polubiały moje filmy i które piszą komentarze, bo to jest naprawdę super. Bardzo dziękuję i proszę o więcej, oczywiście lajkujcie, wciskajcie przycisk powiadomień i subskrybujcie, jeśli Wam się podoba. No i zapraszam właśnie na następne programy. Jeszcze będzie przed świętami i po świętach będą noworoczne programy, także bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam Was. Cześć, do zobaczenia!